Światła reflektorów, pulsująca muzyka i atmosfera napięcia. To wszystko tworzyło niezapomniany klimat tego wieczoru, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. To Top Model, gdzie marzenia rodzą się i umierają w mgnieniu oka. Każdy krok na wybiegu to walka o spełnienie najskrytszych pragnień i marzeń o wielkiej karierze w świecie mody. W tym konkretnym odcinku wybieg stanął w ogniu. Motyw przewodni to siła i blask, czyli żona gangstera. Modele i modelki musieli wcielić się w postacie pełne mocy i elegancji, co wymagało od nich nie tylko umiejętności, ale i odwagi. Ale pośród ostrych pus i kreacji haute couture wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego. To był moment, który wyróżniał się na tle innych. Chwila, która zapadła w pamięć wszystkim obecnym. Moment prawdziwych emocji, który wyszedł poza blichtr i przepych, głęboko poruszając jurorów i publiczność. To była chwila, kiedy moda stała się czymś więcej niż tylko pokazem, stała się wyrazem ludzkich uczuć i przeżyć. W tym odcinku nie chodziło tylko o perfekcyjne pozy i opanowanie sztuki uwodzicielskiego spojrzenia. To była próba pokazania, że moda może być nośnikiem głębszych emocji i historii. Chodziło o odsłonięcie duszy i pokazanie historii, które w sobie nosimy. Każdy model miał okazję podzielić się swoją osobistą opowieścią, co dodało pokazowi niezwykłej autentyczności. Każdy z uczestników wkładał całe serce w wcielenie się w postać żony gangstera, ale jeden z nich, Hubert Włodarczak, zrobił coś więcej. Jego występ był pełen pasji i zaangażowania, co wyróżniało go na tle innych. W swój występ wlał surową wrażliwość, która głęboko poruszyła jurorów, a w szczególności znaną aktorkę Helenę Englert. Jej reakcja była dowodem na to, że moda może być prawdziwą sztuką, zdolną do wywoływania silnych emocji i wzruszeń. Hubert nie tylko grał rolę, dzielił się cząstką siebie. Jego chód to nie był tylko krok, to była opowieść o odporności. Jego oczy, często nazywane zwierciadłem duszy, mówiły wszystko. Odzwierciedlały głębię charakteru, która wykraczała poza powierzchowność często kojarzoną ze światem modelingu. To właśnie ta autentyczność, ta szczera prawda, doprowadziła Helenę Englert do łez. Tak rzadko widuje się kogoś tak prawdziwego w tej branży, wyznała Helena, a jej głos był ciężki od emocji. Nie jesteś tylko modelem, Hubercie. Jesteś artystą, jesteś gawędziarzem i masz dar. Jej słowa nie były tylko pochwałą, były szczerym uznaniem dla siły autentyczności. W świecie często mającym obsesję na punkcie doskonałości, Hubert odważył się być sobą. I tym samym poruszył serca milionów widzów. Helena Englert, sama będąca gwiazdą, wniosła do grona jurorskiego unikalną perspektywę. Córka cenionych aktorów Jana Englerta i Beaty Ścibakównej, Helena praktycznie urodziła się w świecie aktorstwa. Od najmłodszych lat występowała na deskach teatru i na ekranie, urzekając publiczność swoim wrodzonym talentem i magnetyczną prezencją. Ale Top Model stanowił dla niej nowe wyzwanie, szansę na poznanie świata mody i mentoring początkujących modeli. Obecność Heleny w Top Model wykraczała poza jej wnikliwe oko do mody. Wniosła ona do programu swoje głębokie zrozumienie sztuki aktorskiej, opowiadania historii poprzez ruch i mimikę. To sprawiło, że była szczególnie wyczulona na niuanse występu Huberta. Dostrzegła prawdę w jego oczach, wrażliwość pod powierzchnią. I w tym rozpoznaniu narodziła się silna więź. Czwarta część. W skórze żony gangstera. Modowe wyzwanie. Motyw przewodni, żona gangstera, był strzałem w dziesiątkę, wybuchową mieszanką blasku i charakteru. Uczestnicy musieli zmierzyć się z wyzwaniem, które wymagało od nich nie tylko kreatywności, ale i odwagi. Wymagał od uczestników wcielenia się w niejednoznaczną postać. Z jednej strony chłodną elegancję,
z drugiej stalową determinację. To była próba, która sprawdzała ich zdolność do balansowania między tymi dwoma skrajnymi cechami. To było wyzwanie, by sięgnąć do klasyki kina, wczuć się w kultowe role żon gangsterów, które od dekad fascynują widzów. Uczestnicy musieli zrozumieć i oddać esencję tych postaci, które są zarówno silne, jak i pełne wdzięku. Wyobraźmy sobie cichą siłę Carmeli Soprano, czy uwodzicielską moc Elwiry Hancock. Te postacie są ikonami, które łączą w sobie elegancję i nieugiętość. Nie chodziło tylko o przywdzianie ekstrawaganckich strojów i opanowanie zmysłowego spojrzenia. Uczestnicy musieli pokazać, że potrafią wcielić się w te postacie na głębszym poziomie. Chodziło o wyrażenie wewnętrznej siły, wytrwałości wykutą w świecie pełnym niebezpieczeństw i intryg. To była próba charakteru, która wymagała od nich pokazania, że potrafią stawić czoła każdemu wyzwaniu. Chodziło o posiadanie własnej mocy, seksapilu, zajęcie miejsca w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Uczestnicy musieli pokazać, że potrafią być silne i niezależne, nie tracąc przy tym swojego uroku. I każdy z uczestników sprostał temu wyzwaniu na swój niepowtarzalny sposób, dając z siebie wszystko na wybiegu. Każdy z nich pokazał, że potrafi wcielić się w postać żony gangstera, łącząc w sobie elegancję i siłę. Piąta część. Jasne gwiazdy, mentorzy i muzy. To właśnie tutaj, w blasku reflektorów, rodzą się nowe talenty i odkrywane są prawdziwe gwiazdy. Żaden odcinek Top Model nie może się obejść bez gwiazdorskiej ekipy profesjonalistów z branży. To oni, za kulisami, tworzą magię, która później zachwyca widzów na całym świecie. I ten odcinek nie był wyjątkiem. Każdy szczegół, każda chwila była starannie zaplanowana i wykonana z najwyższą precyzją. Sławny fotograf Adrian Chudek był pod ręką, aby uwiecznić przemiany uczestników swoim obiektywem. Jego umiejętność uchwycenia esencji każdej osoby była niezrównana, a jego artyzm wyniósł każde zdjęcie do rangi dzieła sztuki. Każda fotografia była nie tylko obrazem, ale historią, emocją, chwilą zatrzymaną w czasie. Karolina Cuki-Dziemieszkiewicz, mistrzyni ruchu i ekspresji, pomogła modelkom odnaleźć w sobie wewnętrzną żonę gangstera poprzez starannie zaprojektowane pozy i chód. Jej wskazówki były bezcenne. Ci mentorzy nie byli tam tylko po to, aby instruować. Byli tam, aby inspirować, wyprowadzać uczestników poza strefę komfortu i pomagać im odkrywać ukryte pokłady możliwości. Każda rada, każde słowo miało na celu rozwinięcie ich talentu. Ich wskazówki były nieocenione, przekształcając grupę aspirujących modeli w siłę, z którą należy się liczyć. Dzięki nim uczestnicy zyskali pewność siebie i umiejętności, które będą im służyć przez całą karierę. A kiedy uczestnicy weszli na wybieg, było jasne, że wchłonęli każde słowo mądrości, które im przekazano. Ich pewność siebie i profesjonalizm były widoczne w każdym kroku, każdej pozie, każdym spojrzeniu. To był moment, w którym stali się prawdziwymi modelami. Szósta część. Poza Hubertem, tkanina talentów. Podczas gdy występ Huberta skradł show i poruszył Helenę do łez, odcinek był świadectwem różnorodnych talentów, które ozdabiają scenę Top Model. Każdy z uczestników wniósł swój niepowtarzalny styl do wyzwania żony gangstera, pokazując swoją wszechstronność i potencjał. Od odważnych interpretacji po klasyczne ujęcia tematu, wybieg był kalejdoskopem kreatywności i charyzmy. Jurorzy, w tym zawsze wymagająca Joanna Krupa i nonszalancko-stylowy Dawid Woliński, mieli trudny orzech do zgryzienia. Rywalizacja była zażarta, talent niezaprzeczalny, ale poza konkurencją, poza walką o ceniony tytuł, panowała atmosfera koleżeństwa, wzajemnego szacunku wśród uczestników. Przeszli razem niezwykłą podróż, przekraczając swoje granice i wspierając się nawzajem po drodze. Siódma część. Autentyczność. Dusza rozrywki. Ostatecznie historia Huberta
przypomina nam o trwałej sile autentyczności. W branży często krytykowanej za powierzchowność to właśnie jego prawdziwy duch, jego gotowość do